Patrz, Panie Baba, te ludzie ma wyścig w nogach. Co na pewno będzie jej atutem? Po prostu jedna kartka Septymy została raczej wątpliwa, żeby to trafił. Brumalina była druga w debiucie. Bardzo dobry wyścig zrobiła. Numer 4 to jest Except Call. Kontrolowany Wilan i inny klacz trenowany przez Salicha Prabaca pojedzie tutaj pod KOSB. Klacz debutuje, ojciec jej Sanger Cole na 14 startów wygra 4, na wszystkie na 1000 metrów, na rating 116. Stanówka nim kosztuje 8000 euro. Matka Mountain Gold wygrała 21 wyścigów w Grecji, z córki i potomstwa. Żaden nie wygrał wyścig. Numer 6, pani Olga, to na Milanie, trenuje ją Marzałowie i pojedzie czołgisty Pasitow. Trenerka przyznaje, że klasz do bycia wypadła lepiej niż pani trener się spodziewała i ma nadzieję, że bycie za czasem potwierdzi swoje możliwości. Pani Olga była trzecia na 1000 metrów swojego debiutu, a co pani się zrozumiała, co poprawić, trafiła na dobre konie, ale na pewno powinna się plasować. Numer 5 skręcić. To jest debiutant, ojciec Dana Jus na 75 koni na 1600 metrów, miał rating 125, wyciągnął 3000 euro. Matka Bella Wiczynga wygrała jeden wyścig w wieku 4 lat w Włoszech. Numer 8 to Bucefal. Numer 8 to Bucefal, trenowany przez Klaudię Pawlak. Pojedzie jockey Konrad Mazur. Trenerka przyznaje, że ten jednak charakter. Trenerka przyznaje, że założyła papierowe okulary i ma nadzieję, że skupi się na bieganiu, dzięki czemu poprawi. Z numerem 1 zobaczymy Prince Michel. To jest ogier trenowany przez Janusza Kozłowskiego, pojedzie córka Aleksander Reznikow. Trener przyznaje, że pierwszy występ nie był dla koniaka, ale trzeci. Wyścig dla dwuletnich koni drugiej grupy rozegrany zostanie na 1200 metrów. Zapraszam Państwa również do oglądania koni francuskich. Sam moment za 3,5 minuty niespełna rozpocznie się gonitwa ze Swazizmu, Wąsi, Sipotron, Dongiem. Z Swazji to będzie wyścig dla, koni. Dobry. Dla zakup. I tam mamy kumulację czwórki, prawie 6700 zł. Zia Sumoro. Ona jest w tej chwili druga, ale będzie jeszcze atakowała prowadzącą Brumalinę. Brumalina Zia Sumoro. Te dwa konie razem idą prawie łeb, ale jednak odchodzi Brumalina. Ona się obroni przed atakiem Zia Sumoro. Zatem Brumalina Zia Sumoro na trzecim miejscu Prince Michel, na czwartym Prince Michel, na czwartym Pani Olga. Ostatni Royal Belvedere.